Chris, tym razem spotykamy się z okazji wydania najnowszej premierowej płyty pod nazwą Miłość bez granic. Powiedz, skąd pomysł, aby właśnie wydać tą płytę? Muzyka to jedna wielka podróż. Artyści, którzy zaprezentowali się na płycie, zrobili to w sposób fenomenalny. Na płycie usłyszymy znakomitego Jerzego Gmurzyńskiego, finalisty The Voice of Poland, Oksanę Likarenko, która wykona wspaniały utwór Leti. Utwór opowiada o jej przeżyciach, kiedy uczestniczyła w tych trudnych okresie dla jej rodziny w wojnie na Ukrainie. Płyta jest o tyle niezwykła, że zebrało się 17 artystów z koncertu Miłość bez granic, bo pierwszy koncert odbył się 4 marca w klubie Voodoo, a pod koniec kwietnia została wydana płyta Miłość bez granic. Fundatorem płyty jest tłocznia z Jeleniej Góry Art Music. Myślę, że ta płyta powinna u każdego zagościć w domach, dlatego że jest o tyle niezwykła, że każdy artysta przekazał w swoim utworze niesamowitą energię, niesamowitą ekspresję i jednocześnie pozwolił na odkrycie jego potencjału muzycznego. Powiedz, jak długo trwało przygotowanie do wydania tejże płyty Miłość bez granic? No, tak naprawdę koncert został zorganizowany w ciągu tygodnia, a 3 tygodnie trwały prace nad płytą, dlatego że każdy artysta musiał, który nie miał nagranego utworu, musiał go pierw nagrać w studiu, bo założenie było takie, że już gotowe utwory robimy z tego po prostu składankę, taką muzyczną podróż. A nasuwa się pytanie, jak udało się właśnie zgromadzić, pozyskać fundusze na wydanie tejże płyty, mając na uwadze, że no, jeszcze do niedawna była pandemia, już w tej chwili nie ma pandemii, ale jednak wielu artystów dość mocno ucierpiało finansowo. Tak, bardzo dużo artystów ucierpiało finansowo. Płyta, która się ukazała, fundusze, po prostu znalazł się tak jeden sponsor, który wytłoczył płytę. Za całość oprawy graficznej odpowiada znakomity grafik, za którym jestem bardzo mu wdzięczny. Uważam, że artyści jak Oksana Likarenko, Iwona Miesta-Kutryś, Iwona Węgrowska, Katarzyna Kopniak, Agata Rusjan, Lidia Kopania, Wojtek Dąbrowski, Angelika Balcerek, czyli Anielka, zespół Kadar, Karolina Adaszewska, Jerzy Gmurzyński, Weronika Migda, Wojtek Rodziewicz, Anna Maria Adamiak, Denis Woźniak oraz Alicja Markowska zaprezentowali naprawdę utwory na najwyższym poziomie. Na płycie są utwory autorskie, której autorką jest Alicja Markowska, która sama napisała utwór Trudna gra oraz muzykę skomponowała do tego. Jerzy Gmurzyński wykonał fenomenalny utwór w języku angielskim. Iwona Miesta-Kutryś zaprezentowała utwór Wiatr Wolności. Iwona Węgrowska naprawdę zaśpiewa fenomenalnie, zarówno na koncercie, jak i na płycie. Więc mówię, każdy z tych artystów, który się zaprezentował, zrobi to w sposób fenomenalny, perfekcyjny i co najważniejsze z serca. A powiedz, jak udało się właśnie zaprosić do danego projektu właśnie tych wszystkich artystów? Czy były tutaj trudności, czy jednak artyści bez wahania weszli do danego projektu? Ci artyści, którzy zaprezentowali się na płycie Miłość bez granic, wystąpili w koncercie premierowym Miłość bez granic, który się odbył 4 marca w klubie Voodoo. I było ich 22. I z tych 22 artystów 17 zgodziło się po prostu na zaprezentowanie swojej twórczości na płycie Miłość bez granic. Proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o promocję danej płyty, gdzie daną płytę można znaleźć, gdzie można ją nabyć i czy przewidujecie tutaj dalsze plany, aby z daną płytą dotrzeć do szerszej publiczności? Tak. Płycie tak naprawdę płytę zarekomendowało bardzo dużo mediów, zarówno katolickich, jak i mediów ogólnodostępnych. Tak samo Wam jako Telewizja TV bardzo dziękuję za objęcie patronatem medialnym. Nad płytą TVP2 objęła naprawdę wiele, wiele wspaniałych redakcji telewizyjnych i zagranicznych. Uważam, że tak ciekawy koncert zostanie powtórzony, może nie w takim składzie, ale już 11 czerwca w bardzo ciekawym miejscu, niedaleko Grażyny Wolszczak, w klubie Xoxo, gdzie będzie można
przyjść między godziną od 16 do 20 i usłyszeć artystów ponownie. A jeżeli chodzi o samo nabycie danej płyty, czy jest takowa możliwość, jeżeli chodzi o osoby zainteresowane? Tak, płyta jest dostępna. Wystarczy napisać do mnie na maila na krzysztof.rodzelewski@gmail.com i ja po prostu taką płytę wyślę, dlatego że doszedłem do wniosku, że nie ma sensu robienie dystrybucji za pośrednictwem Allegro czy innych nośników dystrybucyjnych, dlatego że są bardzo duże koszta z tym związane, a płyta została tylko na razie wydana w nakładzie 50 sztuk, więc doszedłem do wniosku, że na razie chcę, żeby każdy artysta otrzymał płytę, mniej więcej każdy sponsor, a następnie, jeżeli płyta okaże się sukcesem, czyli będą ludzie chcieli, tak jak na razie cały czas piszą i proszą, zostanie dotłoczona. I ostatnie pytanie, powiedz, jakie masz plany zawodowe na najbliższy okres, czy już pracujesz nad kolejnym projektem muzycznym, nad kolejną płytą na przykład, i jeżeli chodzi o koncertowanie na rok 2022. Na ten moment został zamknięty projekt Gloria Victis, na którym udział wzięła Grażyna Szapołowska, Izabela Trojanowska, Golec Orkiestra oraz naprawdę wspaniali artyści. Płyta została już zamknięta, jest dostępna w Empikach w całej Polsce. Natomiast już trwają prace nad kolejnym projektem. Tym razem to będzie bardzo projekt, myślę, wyjątkowy. Będą to najpiękniejsze pieśni w hołdzie Janowi Pawłowi II oraz Najświętszej Marii Pannie. Będą to utwory, które zaaranżuje Kuba Zawadziło. Odbędą się nagrania w studiu Laboratorium Muzyki u Michała Wryniuka. Myślę, że ta płyta będzie też bardzo wyjątkowa, dlatego że jesteśmy w tak trudnym okresie, czyli wojna na Ukrainie, że wiara i wsparcie i potrzeba wiary w Boga jest bardzo potrzebna ludziom. Dlatego, że gdyby nie wiara, to wiele rzeczy by po prostu ludzie nie mogli wykonać. Dzięki wierze ludzie przetrwali czas powstania warszawskiego i dzięki wierze też udało się ludziom przetrwać te najtrudniejsze okresy życia.